Panie Hołdys, jest pan prostakiem, jest pan prymitywem i niestety, panie Hołdys, myślałem, że mam więcej pana twórczości w swoich zasobach muzycznych, ale okazuje się, że znalazłem tylko dwie płyty i te dwie płyty dzisiaj będą publicznie spalone. Panie Hołdys, ja nie chcę pana więcej słyszeć. Ani w telewizji, ani na Twitterze, ani w radio, ani nigdzie, a tym bardziej bezpośrednio. Miałem pana kiedyś, pan Fordem jeździł, miał pan tak na pół brodę. Pół czarnej, pół białej. Zrobił pan sobie taką brodę w kolorze biało-czarnej tęczy, w takiej sepi. To już powiedziałem, o, struga mało lata, a już nic pan nie tworzyłeś, bo płyta, panie Hołdys, Itching, to jest taki totalny syf. No, że właśnie najlepsze miejsce Itchingu będzie właśnie tutaj. To są płyty. W żółtych płomieniach liści Hołdys dopala się ślicznie. Grudzień ucieka za grudniem, a ty, Hołdysie, ćwoku, pal się. Wśród Hołdysów wielkie poruszenie. I tak dalej, i tak dalej. Dobra, starczy ci tych pieśni, Hołdysie. I tak będzie ze wszystkimi ćwokami, którzy są w moich archiwach muzycznych. 11 płyt Bono zostało spalonych i dwie płyty Hołdysa.